Cześć, tu Nikodem. Dziś moim gościem jest Maciej Górecki, nowy trener od Ryby Tomodrzański. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pierwsze pytanie, czy po otrzymaniu propozycji Odry zastanawiał się pan, czy raczej ta decyzja była natychmiastowa? Tak, no to była szybka decyzja. Dużo czasu nie potrzebowałem na to, żeby przyjąć ofertę prezesa Michalewicza. W zasadzie w przeciągu kilkunastu godzin ta decyzja była podjęta. Jakie przemyślenia po pierwszych sparingach, bo już te, ile się nie mylę, dwa sparingi mieliście? Tak, no przemyślenia mam takie, że na pewno zapowiada się fajna praca. Zespół jest fajnie skonstruowany, jest na każdą pozycję praktycznie dwóch zawodników do rywalizacji i na każdej pozycji ci zawodnicy prezentują bardzo podobne umiejętności, bardzo podobną jakość, więc no będzie mi bardzo ciężko ustawić pierwszą jedenastkę na 5 sierpnia, pierwszy mecz ligowy. No ale mam nadzieję, że to tylko wpłynie pozytywnie na rozwój tych chłopaków, na wynik, bo patrząc na to, jaką kadrą dysponujemy na tą chwilę, wydaje się, że jest ona mocna, no ale to zawsze liga weryfikuje takie sytuacje. No właśnie, a czy styl gry Odry będzie zmieniony od tego, co prezentowała Odra rok temu, no bo tam męczyła się w niektórych meczach dość mocno i te punkty były wyrywane na ostatnią chwilę? Tak, no ale to, że Odra się męczyła, to tak jest zawsze. Ta wiosna w każdej z lig jest trudna, tym bardziej, że jeżeli mówi się głośno o tym, że ktoś chce awansować, ktoś walczy o wyższe cele, każdy zespół inaczej trochę podchodzi do takiego zespołu, który ma chęć skoczyć o szczebel wyżej i te mecze zawsze są ciężkie. Ja pamiętam mecze, kiedy my tutaj w Lechii, ja jeszcze jako zawodnik, robiliśmy też awanse, czy walczyliśmy o jakieś mocniejsze, większe cele, to mecze zawsze wiosenne były trudniejsze, więc bym na to tutaj nie patrzył. No na pewno chcę, żeby Odra grała fajną piłkę, żeby grała piłkę taką, powiedzmy, dla kibiców, a wiadomo, że Beniaminkowi, który awansuje do trzeciej ligi, gdzie w mojej opinii ten przeskok między czwartą ligą a trzecią jest chyba największy, jeżeli chodzi o każde poszczególne ligi w Polsce. No będzie to bardzo trudne. Zobaczymy, na ile gdzieś tam ten mental i takie przygotowanie, pewność siebie, przygotowanie psychiczne, psychologiczne nam na to pozwoli, żeby grać w piłkę ładnie, bo wiadomo, że też będą bardzo ważne wyniki w tym wszystkim. Przychodzi pan ze Świebodzina z czwartej ligi do Bytomia, do trzeciej ligi. Jakie ma pan wspomnienia z drużyną ze Świebodzina? Mhm. Bardzo pozytywne. Tam naprawdę fajne rzeczy się dzieją w Świebodzinie. Zarząd działa prężnie, żeby zbudować zespół na trzecią ligę. Mają pewne problemy, jak każdy zespół w naszym województwie, ale działają prężnie. Jeżeli chodzi o sam zespół, o kadrę, też zawodnicy byli, fajnie się z nimi współpracowało, bo byli zaangażowani, chcieli się uczyć, ja też od nich wiele się nauczyłem i będę bardzo pozytywnie ten czas wspominał, tym bardziej, że nie planowałem tego, żeby ze Świebodzina odchodzić, ale jeżeli pojawia się taka propozycja jak z Odry Bytom, no to ciężko odmówić. Prezes Piotr Michalewicz mówił, że chcecie awansować i mówił o tym dość jasno. Czy pan też utrzymuje tą decyzję? Ja powiem tak, ja się skupiam przede wszystkim na tym, żeby przygotować się jak najlepiej do każdego poszczególnego meczu, żeby jak najlepiej przeanalizować rywala, żeby jak najlepiej motorycznie i fizycznie przygotować się zawodników do rywalizacji, żeby byli przygotowani taktycznie pod każdy kolejny mecz i dla mnie, ja nie patrzę na razie na tą chwilę na takie cele ogólne. Zobaczymy, jak początek ligi jak liga się zacznie, jak to wszystko się wykrystalizuje na początek i wtedy będę mógł powiedzieć więcej. Na pewno ja podchodzę do tematu w ten sposób, że stawiam sobie takie, powiedzmy, kroki. Tak? Pierwszym dla mnie krokiem będzie utrzymanie, potem kolejnym bycie, powiedzmy, najlepszym zespołem w trzeciej lidze lubuskim, najlepszym zespołem, potem ewentualnie ten awans, ale mówię to na spokojnie, na razie. Ważne jest to, żeby zacząć dobrze ten sezon, wystartować, zapunktować w pierwszych meczach, co też nie będzie łatwe, bo pierwsze 6 meczy gramy na wyjeździe, więc też kolejny sposób, jakaś ta poprzeczka została podwyższona dla nas. Ja patrzę w ten sposób, żeby ciułać punkty, zbierać i wtedy gdzieś na początku, po pierwszych kolejkach będziemy wiedzieć więcej. Czy zawodnicy z drugiej Odry, zawodnicy, którzy przecież rok temu jeszcze grali w tej czwartej lidze, mają szansę zagrania w tym pierwszym zespole?
Jeżeli któryś z zawodników zdeklaruje chęć czy treningu z pierwszym zespołem, czy chęć rywalizacji o skład, jak najbardziej, ja nikogo nie skreślam. Jeżeli ktoś będzie chętny do tego, żeby pracować i grać w tej trzeciej lidze, każdy dostanie szansę. Kwestia tylko, żeby właśnie, mówię, to jest najgorsza, w cudzysłowie najgorsza, taki najtrudniejszy poziom, bo trzeba podchodzić w 100% profesjonalnie w trzeciej lidze do swoich obowiązków, a dobrze wiemy, że finanse czy te wynagrodzenia dla zawodników no nie są na tyle wysokie, żeby oni mogli skupić się tylko wyłącznie na piłce. Każdy z nich dodatkowo pracuje, większość z nich pracuje, niektórzy nawet fizycznie dość ciężko, więc tak jak mówię, no tutaj trzeba będzie w 100% się zaangażować, dbać o siebie, nie tylko zaangażować na boisku, ale też poza boiskiem dbać o siebie, regenerować się na tyle, ile można i jak najbardziej każdy ma szansę, żeby grać. Odra już przeprowadziła parę transferów. Czy jest Pan z tych transferów zadowolony? Po tym okresie, w którym razem pracujemy, mam wrażenie, że tak. Tak jak powiedziałem, no jest naprawdę wyrównany zespół. Na każdą pozycję mam wrażenie, że jest dwóch równorzędnych zawodników. Oczywiście liga to zweryfikuje, tak jak powiedziałem, ale mam wrażenie, że zawodnicy, którzy doszli, no dają jakość. Na pewno dają jakość w tych sparingach, które graliśmy. Nie było jakichś takich wielkich błędów, jakichś momentów, gdzie można by było się do czegoś doczepić. Więc tak jak mówię, no jestem pełen nadziei i optymizmu, patrząc na to, jaką kadrę dysponujemy, a też trzeba zwrócić uwagę na to, że kadra zmieniła się dość mocno, bo praktycznie ponad połowa zespołu to są nowi zawodnicy i fajnie się tutaj zaaklimatyzowali w Bytomiu. Czy Odra jeszcze kogoś poszukuje, czy możemy spodziewać się jeszcze paru wzmocnień? To znaczy nikogo nie szukamy już, nie szukamy kolejnych zawodników. Podchodzimy do tematu w ten sposób, że jeżeli okazałoby się, że pojawiłby się jakiś dobry zawodnik, doświadczony z przeszłością w wyższych ligach, to spróbujemy zrobić wszystko, żeby w Odrze został, bo patrząc na zespół, jaki mamy na tą chwilę, to mam wrażenie, że brakuje nam trochę doświadczenia. Jest Bartek Skiba, doszedł Damian Kopenhagen, to jest dwóch zawodników z doświadczeniem, którzy mają powyżej 30 lat. Potem jest kilku do 25 i większość tych chłopaków to stanowią zawodnicy poniżej 25 roku życia, więc no, młody zespół i jakby się okazało, że taki zawodnik gdzieś tam się pojawia z doświadczeniem, z wyższych lig, który chce jeszcze pograć i ma na to czas i chęci, to będziemy starać się takiego zawodnika pozyskać, ale nie szukamy na siłę. To, co udało nam się zbudować przez te 2 tygodnie okresu przygotowawczego, zostawiamy i na tym będziemy bazować. Czy jakby to powiedzieć, no odczuwa troszeczkę pan trener no presję nałożoną na to, że jednak w środowisku tu w Bytomiu Odrzańskim no kibice chcą iść coraz dalej? Jako klub na razie też. Nie, na razie nie odczuwam. Na razie czuję się dobrze z uwagi na to, że klub jest naprawdę super poukładany. Jest bardzo, bardzo fajny sztab trenerski. Tak jak mówię, jest dobrze, wydaje się, że jest dobrze zbudowany zespół. No naprawdę w tych sparingach wyglądali chłopaki bardzo fajnie. I też to, że ja nie muszę długo tłumaczyć im pewnych rzeczy taktycznych. Wystarczyły 1-2 treningi, żeby pewne rzeczy zostały złapane i one były realizowane bardzo fajnie w sparingach. To też jest taki no, punkt zaczepienia, że może być dobrze. Także mówię, na razie tej presji nie odczuwam, pewnie z każdym kolejnym dniem bliżej ligi ta presja będzie większa, ale ja też podchodzę do tematu w ten sposób, że jeżeli zrobimy wszystko, żeby dobrze się przygotować, jeżeli w 100% zaangażujemy się w to, żeby do tego pierwszego meczu i kolejnego ligowego wszystko jakby schodziło jak we szwajcarskim zegarku, tak? Począwszy od naszej pracy jako trenerów, czyli analiza, przygotowania zawodników do ligi pod kątem motorycznym, taktycznym. Jeżeli chodzi o zawodników, też przygotowanie się jak najlepiej do tych pierwszych meczy, to z tą presją będzie lepiej, tak? No tak jak do egzaminu. Jeżeli ktoś się nauczy na maturę, czy na jakiś inny egzamin, czy na sprawdzian, to pewnie mniejszą presję odczuwa niż ten, co lawirował i kombinował, a 5 minut przed jest cały spocony. Czym różnią się przygotowania do piłki futsalowej od przygotowań do piłki nożnej?
To znaczy to jest to jedno i drugie, to jest podobny sport, ale jednak specyfika jest dość zróżnicowana. W futsalu jest dużo formy ścisłej, dużo schematów, które trzeba realizować, pewnych ruchów, które no, muszą być na centymetry wykonane prawidłowo i te decyzje też muszą być podejmowane szybciej. Tutaj z kolei jest więcej zależy od jakby kreatywności zawodników na boisku, bo my możemy przygotować pewne schematy na boisku trawiastym. Pewien ruch może być wykonany, ale też trzeba potrafić obserwować to wszystko, potrafić podejmować dość szybko decyzje na bazie tego, co się zobaczy. Mniej jest takich typowych schematów futsalowych. Pewnie też na meczu byłeś w futsalu i wiesz, że tam są schematy typu 1, 2, 3, stały fragment i konkretny ruch się wykonuje i na bazie tego ruchu trzeba szybko, dokładnie zagrać, tak jak mówię, na centymetry praktycznie pod nogę partnera. Tutaj jest trochę inaczej, to jest ta różnica. Ten futsal jest bardziej schematyczny, bardziej można się przygotować do rozegrania, czy sytuacji w ataku pozycyjnym, czy wyjścia spod pressingu. W piłce trawiastej no więcej zależy od doświadczenia, od kreatywności zawodnika na boisku w danej chwili. No właśnie, trenował pan drużynę futsalu. No, ona nie przystąpi do kolejnego sezonu i także nie będzie pan tej drużyny trenować. A co z drużyną juniorską, z którą przecież odnieśliście tak duży sukces i awansowaliście do Centralnej Ligi Juniorów? Tak, no było trochę tych obowiązków w zeszłym sezonie. Jeżeli chodzi o juniorów, zespół będzie miał nowego trenera, właściwie nowego starego, bo zespołem najprawdopodobniej, nie wiem, czy tu nie zespamuję pewnych informacji, ale będzie zajmował się trener Grzelczyk. Także też osoba, która była odpowiedzialna za zespół 17 w zeszłym sezonie. Jeżeli trener Michał będzie gdzieś tam chciał mojej pomocy gdzieś przy jednostkach treningowych, szczególnie szkolnych, to ja bardzo chętnie pomogę, bo z trenerem Michałem mamy tam wspólną taką, powiedzmy, chemię w tym prowadzeniu tych zespołów i w miarę dobrze się dogadujemy, więc jeżeli będzie potrzebna moja pomoc, to bardzo chętnie ją udzielę. Ale tak jak mówię, no dla mnie teraz oczkiem w głowie i takim priorytetem największym, jedynym w zasadzie już teraz, jeżeli chodzi o trenerkę, jest Odra Bytom i tutaj chcę klubowi i zespołowi dać jak najwięcej, dać wszystko, co wiem, co potrafię, co mogę, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziś moim gościem był trener Odry Bytom-Odrzański Maciej Góracki.